serce. Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Tak jak mówiłem we vlogu numer 7, przedstawiam Wam dzisiaj dwa auta, tak trochę przedpremierowo, zanim trafią do mnie na testy i na kanał. Drugim z aut jest prezentowana właśnie Kia Stinger. Jest to zupełna nowość 2017 roku i pierwsze auto tej marki, na które naprawdę nie mogę się doczekać. Wybrałem je właśnie między innymi z tego względu. Po pierwsze, widząc pierwsze materiały reklamowe marki Kia i spotykając niedawno na ulicy czerwony egzemplarz, no zrobiłem po raz pierwszy wow na samochód od tego producenta i bardzo chciałem zobaczyć, o co chodzi. Dzięki współpracy z jednym z warszawskich dealerów, czyli AS Motors, będę miał okazję testować auta Kia. Bardzo się cieszę, ponieważ nigdy nie pomyślałbym, że będę bardzo chciał przejechać się Kiją. I nie dlatego, że jest dziwna, bardzo tania, śmieszna, tylko naprawdę mi się podoba. Tak dzisiaj dokładnie taka sytuacja już jest. I powiem szczerze, że właśnie tak jak powiedziałem, nigdy nie przepadałem za tymi samochodami, bo były po prostu mocno tandetne i no wiadomo, jaka była sytuacja. Były to po prostu auta tanie. Tak też wszyscy na pewno wiecie, jak ogromny postęp zrobiła ta marka, czym jest dzisiaj, jak bardzo te auta się zmieniły i będę chciał przetestować od najtańszego modelu do najdroższego wszystkie samochody, przekonać się na własnej skórze, o co chodzi. Na pewno Stinger jest autem, które totalnie wyróżnia się, czy to z tłumu, czy to nawet z gamy modelowej Kia, pod takim względem, że widać to auto z daleka, auto nie ginie w tłumie, jest po prostu bardzo ładne. Trzeba to przyznać. Ja obawiałem się, powiem szczerze, jednej rzeczy. Bałem się, że z zewnątrz ten samochód będzie naprawdę ładny, dynamiczny. Będzie wyglądał na auto drogie, a po wejściu do środka no, będzie załamka. No i naprawdę jest mi ciężko, po pierwszym kontakcie jest mi bardzo ciężko przyczepić się do tego samochodu, do czegokolwiek. Bo nie dość, że samochód jest bardzo fajny w środku, jest taki trochę inny, ale moim zdaniem ciekawy. No jednym się może podobać, drugim mniej, ale to, co najbardziej zaskakuje na pierwszy kontakt, no to jakość materiałów, bo to jest coś, czego ani nie spodziewamy się chyba póki, że będzie na bardzo wysokim poziomie, a wręcz obawiamy się, że samochód no, nie będzie za dobrze wykończony. No to tutaj pierwszy kontakt jest bardzo pozytywny. Zobaczymy, jak to będzie po wyjeździe z salonu, zobaczymy za parę lat, zobaczymy, jak te materiały będą się zachowywały, ale wygląda to dobrze. Naprawdę trzeba przyznać, że wygląda dobrze. Nie mam jeszcze pojęcia, jakie auto dostanę do testów, jaki będzie miał silnik i tak dalej, ale to jakby w tej chwili nie ma dla mnie znaczenia. Chciałem to auto po prostu sobie zobaczyć, chciałem je Wam pokazać, zobaczyć, co myślicie na jego temat, bo myślę, że warto, bo jest to pierwszy samochód, który pewnie nie tylko mnie zaciekawił do tego stopnia, żeby udać się do salonu po prostu go zobaczyć. Chodzi mi o markę Kia konkretnie. Z rzeczy, które rzucają się też w oczy na pierwszy kontakt z samochodem, jest na pewno ilość miejsca. No już widać z zewnątrz, że jest to duży samochód i faktycznie w środku, mimo wyglądu coupé, mamy naprawdę sporo miejsca. Myślę, że osoby o wzroście około 190 cm nadal nie powinny uderzać głową o sufit, co jest fajną sprawą. A z rzeczy, które chyba będą najciekawsze w tym aucie, oprócz też silników, bardzo dobrych osiągów, dobrego wykonania, to, że Stinger będzie miał napęd na 4 koła oraz, uwaga, na tył. Jeśli ktoś jeździł autem napędzanym na tylną oś, wie, ile to daje fanu, ile to daje zabawy i myślę, że jest to bardzo fajny wybór tutaj producenta, inżynierów, ponieważ jeśli to będzie wszystko fajnie zgrane, to przy tak dużej mocy, bo tutaj są silniki
255 i aż do 370 koni, to jeśli będzie to wszystko fajnie zgrane, wszystkie systemy, które powinny być, już nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, może pogadamy sobie o tym, jak już będę miał auto do testów, ale fajna moc plus napęd na tył, no niby limuzyna, a wygląda, że będzie się można tym autem fajnie pobawić. Też ciekawa rzecz, bo Stinger jest chyba zaprojektowany tak, że to nie jest auto, które będzie konkurować z autami, gdzie są marki powiedzmy na poziomie Kia, tylko oni troszeczkę trafiają w klasę wyżej i zobaczymy jak to się przyjmie, ponieważ zobaczcie, gdybyście odczepili znaczek Kia od tego auta i przyczepili na przykład znaczek Lexusa albo Infiniti. Oczywiście wiadomo, że te auto mają swój charakter i nie chodzi mi o to, żebyście je pomylili, ale te marki nie powstydziłyby się takiego samochodu. I to jest ciekawe. Także nie mogę się już doczekać na test i samochodu opisywanego w poprzednim vlogu i tak samo Kia Stinger. Mam nadzieję, że niedługo uda się je dostać na kilka dni, przetestować, zobaczyć co te auta potrafią. Wtedy na pewno wszystkim się z Wami podzielę. A tymczasem dzięki, zapraszam na testy. Za kilka dni kolejne auto. Trzymajcie się. Cześć.